W wieku 9 czy 10 lat namalowałem pierwszy swój obraz olejny. Także to jest już to było, że ciągłem mamę za spódnicę do sklepu papierniczego, żeby mi kupiła farby, żeby mi kupiła pędzel, nie? Gdzie miałem tyle pojęcia o tym malowaniu. Bo kiedyś nie było książek, nie było nic, trzeba wszystko sam. To są czasami też długo myślane obrazy. Najpierw powstają długo w głowie, później staram się je dokładnie z detalami przerzucić na płótno, nie? To co tam sobie umyślę. A w ogóle co do malowania obrazu, to już myślę, że już ta tematyka jednak mi pozostanie. No i tak mam jeszcze takie projekty, no to takie są z moich takich snów. Straszne są, bo aż boję się je malować. Inspirują mnie może, o, no to na pewno takim malarzem Zdzisław Beksiński żyjący, Władek Gałczyński, który żyje, też świetnie maluje. I też taką tematykę właśnie, może to są inne całkiem obrazy, to jest wszystko coś, co tam, ale każdy ma swoje wyobrażenie, prawda? I tak poruszają mnie, no bo jednak to, co jest jakieś przemyślenia, to są to, co w człowieku siedzi, co przeżył, prawda? No ja zbytnio nie przeżyłem wiele żadnych drastycznych, jakichś takich emocjonalnych, takich, żebym, no chyba, że śmierć ojca i matki, nie? Która jest najbardziej, są bliskimi osobami, no to jedynie takie rzeczy, ale czy mi jakieś katastrofy, czy jakieś takie miał, to nie, no, na przykład w porównaniu, że jak miał tam a malarz, artysta Zdzisław Beksiński, to no, straszne rzeczy w życiu, nie? No, też i malował takie straszne rzeczy, dlatego ja nie chcę malować takich strasznych rzeczy. Każde pójście na wystawę to jest inspiracja dla człowieka. Bo nieraz jest tak, że człowiek ma pustkę w głowie. Chodzi, nie potrafi namalować nic. No bo tak jest. Mogę stać, patrzeć się i nic nie zrobię w danym chwili, nie? Ale czasami jest tak, że pójdę sobie na wystawę, pójdę sobie, jak mam możliwość, nie? Obejrzę sobie inne prace. I to jest takie też budujące w tym wszystkim. Ja przychodzę, oglądam, no pięknie wszystko. Naprawdę zachwycam się ludźmi, którzy tworzą, którzy mają coś w rękach i potrafią coś stworzyć. Z niczego coś na przykład, nie? No to jest fajne. W ogóle wystaw to ponad 20, około 29 takich, no to tam zbiorowe różne rzeczy wchodziły w grę, nie? Poplenerowe jakieś wystawy, czy udziały w plenerach, nie? Też, to jest też bardzo dobra rzecz do nauki. Wtedy można podpatrywać kolegów, no co prawda nie bardzo chcą opowiadać, jak co robią, ale na przykład same techniki, nie? Ja mam takie swoje techniki już, do których sam sobie doszedłem i ja już nie korzystam z żadnych innych. Na przykład nakładanie farby, nie? Czy po prostu pociągnięcia pędzlami, czy no, jakimi pędzlami, nie? No, no to do tego wszystkiego dodać człowiek no, musi sam. Nawet ławkowcem, ale żeby to było, nie? Bo to też ma swoją strukturę, każdy pędzel, nie? Szmata ma swoją strukturę, także no to palce. Nie maluję komercyjnie obrazów. No. Nie robię tego na jakiś tam zarobek, żeby z tego wyżyć, bo mam z czego żyć. Nie? Pracuję, utrzymuję rodzinę, także, a to jest moje takie hobby.